W dzisiejszym odcinku poruszymy temat zdrady. Proszę Pani, czym jest w ogóle zdrada? No, pewnie najogólniej rzecz biorąc jest naruszeniem lojalności. Jeżeli by się to uszczegółowiło, to musimy zapytać, czy to jest zdrada mentalna, czy to jest zdrada seksualna, czy może to jest rodzaj flirtu. No, różni ludzie różne rzeczy uważają za zdradę. A czy w obecnych czasach zdrady są coraz bardziej częstsze? Czy to już jest moda obecnie na zdrady? Wie Pan, myślę, że w ogóle obecne czasy, jakoś wielość kontaktów z ludźmi sprzyjają zdradom, dlatego że ludzie spotykają w różnych sytuacjach innych ludzi. Czasami są to na przykład sytuacje takie, które sprzyjają, czyli są to jakieś tam bankiety, konferencje, poparte zapleczem hotelowym, jest alkohol. No i to są takie zdrady, o których się mówi, że to są zdrady takie konferencyjne, ale czasami bywa tak, że takie zdrady zamieniają się w miarę trwałe związki i powodują rozpad związków istniejących. Większość mężczyzn w firmie, w której pracuje, zdradza swoje żony. Niewielu jest takich, którzy są wierni. Wśród tych osób, które znam, jest około 10-15 osób, z tego co wiem, to są dwie, którzy są wierni i rzeczywiście nie zdradzają swoich żon. Sądzę, że dla tych osób nie ma dużej różnicy, czy jest to zdrada z koleżanką, którą znają jakiś czas, czy w ogóle jej nie znają, czy z przypadkową osobą. Bywają też takie sytuacje, kiedy po iluś tam latach na przykład partner oczekuje tego, że to współżycie będzie miało charakter urozmaicony. Ja na przykład niedawno spotkałam się z takim problemem, że małżeństwo, to znaczy została wniesiona sprawa o rozwód z takiego powodu, że współmałżonek oczekiwał od żony tego, że ona będzie z nim odbywała stosunki analne. Ponieważ dla niej ta sprawa była sprawą absolutnie nie do przyjęcia i rzeczywiście doszło do rozwodu. Z tego co wiem, to ten pan miał partnerkę, która wyrażała zgodę na tego typu formę współżycia. On uważał tę formę współżycia za niezwykle atrakcyjną i dającą mu dużą satysfakcję. No i z tego co wiem, to była przyczyna albo jedna z przyczyn rozpadu małżeństwa. Wydaje mi się, że głównym powodem, dla którego ci mężczyźni szukają innych partnerek, to jest to, że są znudzeni. Tak? Potrzebują jakichś innych emocji niż te, które mają na co dzień. To właśnie jest szukanie innej rozrywki, szukanie innych emocji, czegoś nowego, czegoś bardziej fascynującego. Zdradzają swoje żony bardzo różnie, albo najczęściej są to osoby z pracy, bądź prostytutki. Proszę Pani, żyjemy w czasach wolności seksualnej. Proszę powiedzieć, na przykład, jeżeli któryś z partnerów chce uprawiać seks oralny, natomiast dla partnerki lub partnera jest to przeszkoda. Co należy wówczas zrobić, aby jednak stronę przeciwną przekonać do tego? No ja myślę, że przede wszystkim trzeba tej stronie przeciwnej o tym powiedzieć. O tym, że się ma taką chęć i potrzebę. Poza tym myślę sobie, że przede wszystkim trzeba się dowiedzieć, co nasz partner o tym myśli. Czasem bywa tak, że na przykład ja wiem, że niektórzy pacjenci mówią o tym, że no owszem, czy też pacjentki częściej, mąż chciałby uprawiać seks oralny, natomiast ma na przykład problem z taką zwykłą sprawą jak higiena osobista. W związku z tym ja myślę, że trzeba się najpierw domyć, powiedzieć partnerowi, a potem rozważyć kwestie natury światopoglądowej. Wydaje mi się, że mimo wszystko kochają swoje żony. Nie wiążą się emocjonalnie z tymi kobietami, z którymi zdradzają swoje żony. Emocjonalnie zostają wierni swoim żonom.
Znaczy bardziej szukają doświadczeń fizycznych niż szukania innej partnerki. Oni wbrew pozorom są swoim partnerkom wierni. Dalej je kochają, dalej się o nie troszczą. Realizują swoje potrzeby po prostu przeżycia czegoś. A nie wiem, czy w ogóle odczuwają to jako zdradę. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach oni w ogóle tego nie odczuwają jako zdradę. Co wtedy trzeba zrobić, żeby właśnie uzdrowić, żeby ten związek był bardziej urozmaicony? Myślę, że trzeba ze sobą być, że trzeba zmieniać miejsce pobytu, że trzeba wyjeżdżać, że trzeba się umieć cieszyć drobnymi rzeczami, że trzeba się umieć ze sobą bawić, że trzeba mieć bardzo duży dystans do tego, że ludzie się fizycznie zmieniają i paskudnieją zwyczajnie, że się starzeją. A proszę powiedzieć, czy właśnie zdrady można wybaczyć? Czy taki związek ma sens przetrwania? Znaczy wie pan, no czasem, ja uważam, że czasem zdradę trzeba wybaczyć, dlatego że bywają takie sytuacje, kiedy no, partner, kiedy to ma charakter epizodyczny, kiedy to nie jest poparte jakimś związkiem uczuciowym i jeżeli jest to stały związek, jeżeli są dzieci, jeżeli ludzie z tego powodu no, mają bardzo wiele problemów, to czasem trzeba podejść do tego w sposób racjonalny, choć to nie zawsze jest łatwe. Mam też takie wrażenie, że ich żony w pewien sposób to przeczuwają bądź akceptują, ale nie chcą tego dopuścić do swojej myśli. Mam takie często odczucia, bo nie kryją się z tym przesadnie i wydaje mi się, że wśród tych żon, tych partnerek, tych osób jest jakaś taka forma albo wyparcia tego, albo cichego przyzwolenia. Nie zauważyłem takiego strachu, żeby ktoś bał się, nawet nie zauważyłem, żeby przesadnie z tym się kryli. Znaczy, inna sprawa, że to nie działa w jedną stronę. Te żony, kilku moich znajomych przyznało się, że ich żonom też się zdarzało taki skok w bok, więc no, trudno tu ocenić, bo to pewnie każdy przypadek wygląda inaczej. Czy to prawda, iż panuje taki mit, iż mężczyźni po 40 rzucają do swojej stale partnerki i wyprowadzają się do młodszych? Ja myślę, że tak, jak najbardziej. Ja powiem szczerze, że zanim zaczęłam współpracować z parami właśnie, to w mojej głowie, w mojej świadomości istniał taki mit, że to mężczyźni, głównie mężczyźni porzucają swoje rodziny. I w ogóle temat zdrady jest bardzo mocno z takimi mitami różnymi związany, że coś się dzieje dlatego, że X. Tak? I mamy odpowiedź od razu konkretną, jedną, słuszną i żadnych innych odpowiedzi nie ma, ale muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że absolutnie nie, że to jest pół na pół, że tak samo zdarzają się rodziny porzucone przez kobiety, gdzie mężczyźni zostają zdradzeni, także to jest pół na pół. Zdradzam żonę, ponieważ jesteśmy ze sobą w związku już od 10 lat. Prawdę mówiąc, łączy nas głębokie uczucie, ale w łóżku jestem już znudzony, chciałbym przeżyć coś innego. Chodzi tylko o seks, ale wydaje mi się, że chodzi też o przeżycie czegoś nowego, o pozbycie się nudy, codzienności. W łóżku, w życiu, gdzie ta relacja z kobietą nie daje już żadnych emocji. Ona jest już codziennością. Czy nieudane życie seksualne może być przyczyną zdrady? Jak najbardziej jest. Zresztą z ostatnich badań opublikowanych w Newsweeku, na łamach Newsweeka, był taki artykuł, w którym była mowa o tym, że na przykład pary, które mają kontakty seksualne rzadkie, ma to ogromny wpływ na ich bliskość, że jeżeli ludzie uprawiają seks rzadziej niż co 2 tygodnie na przykład, to bardzo ich to oddala od siebie. Ma to ogromny wpływ na bliskość emocjonalną, psychiczną, nie tylko fizyczną. Tak? Czyli aktywne życie seksualne jednak daje większą bliskość. Jak najbardziej.
przez dłuższy okres czasu spotykaliśmy się z takim mitem, że jeżeli ludzie w stałym związku od czasu do czasu robią sobie przerwę, czy nie wiem, czy mają taki czas na stęsknienie się za partnerem, to to jest dobrze, bo trzeba się za sobą stęsknić. A teraz najnowsze badania dowodzą, że jednak nie, tak? Bo jeżeli mają ze sobą kontakt fizyczny rzadko, okazuje się, że właśnie to ma negatywny wpływ, także im rzadziej, tym gorzej. Nie mam wyrzutów sumienia z powodu egoizmu. Nie mam wyrzutów sumienia, bo tak jak mówię, jakby to absurdalnie nie zabrzmiało, to, że mogę się zrealizować na tym polu w inny sposób, sprawia... Wiem, że brzmi to absurdalnie, ale wbrew pozorom ta nasza relacja z żoną wcale na tym nie traci. No, jestem spełniony w pewnym sensie... To chyba gdzieś tam dusi to moje poczucie winy. Bo pewnie gdybym tego nie robił i gdyby te wszystkie potrzeby cały czas były we mnie, to jakość naszego związku znacznie by się pogorszyła. Więc zdaję sobie sprawę, że to jest egoizm. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest egoizm, ale tak jak mówię, nie znajduję w sobie poczucia winy czy wyrzutów sumienia. Po prostu tego nie czuję i tyle. Czy zdrada może wzmocnić związek? Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. W mojej codziennej pracy, a jest to praca związana z łączeniem par, ze współpracą z kobietami, z mężczyznami, w łączeniu związków, często zdarza się tak, że osoby, które miały związek ze zdradą, zostały zdradzone, zupełnie inaczej patrzą potem na związek i na partnera. Patrzą zupełnie na inne cechy, na co innego zwracają uwagę. Ważne jest dla nich, z kim się zwiążą i jaką ta osoba daje perspektywę, żeby ta relacja była trwała. Takie elementy jak atrakcyjność fizyczna, czy na przykład wiek, nie mają takiego znaczenia. Jak to, żeby z tą osobą dało się stworzyć trwałą relację. A już w następnym odcinku poruszymy równie ciekawy temat. Zapraszam serdecznie.